I widno was jest ten repu z MSMS. Siema ludzie. No i tyle czekałem na to. Declare war. Robię to z taką chęcią. Jeszcze Zurich się dołączy, bo się PiS skończył. Jeszcze Mejos się dołączy. A wiecie, kto się nie dołączy? Dwie Sycylie. A wiecie czemu? Bo... biją się z Państwem Papieskim. No, a poza tym są w zadłużeniu, mają większą... mają war exhaustion powyżej 10 i mają w ogóle duży war exhaustion. Więc się nie dołączą. Więc... Modena jest w dupę, bo dostajesz w dupę od Francji, więc Declare War, kurde, czyś taki spełniony. Jest jakiś generał. O, król ma 3 oblegania. Wow. Ale masz generała. No to jest król. 5-1-3. To jest król. Nice. Ma, zrobię tak. Podzielę ich na pół i wy wyjdziecie i wy wyjdziecie. A nie, wy ktoś musi im pomóc. Help Francja. Zajebista muzyka. Poza tym jeszcze ja dostałem trochę World Score'a, to zarąbiście jest. Ale to wygląda, jak cisnąłem prawy. Kurde, ta wojna, taki usatysfakcjonowany się czuję. Kastylia, Aragonia, Węgry, kurczę, twoi wasale, Wenecja, Zurych. Moi wasale są zajęci wojną z Halychem, niestety. No, ale prowincjowo. I Modena jest tak w dupie, ona ma teraz rozbiory. Zasłużyła sobie. Królu, szybciej. Dziwne, że pisze mi, że będę mieć innego z innej dynastii króla, jak i Dolna Bawaria, i Górna Bawaria mają tą samą dynastię. I ja też mam ich dynastię w tym momencie. Chociaż nie, teraz mam swoją dynastię z powrotem. Boże, ale to laguje. Ten rozkaz na przykład wymarszu opóźnia się o parę dni. No bo masz grę opóźnioną o parę dni, nie? Nie. O jeden dzień lub dwa się opóźnia o 5. Ale w dupę dostają. Boże, takie piękne jest. A tak płakałem parę odcinków temu. Chyba jeszcze w ostatnim. Polska wypowiedziała wojnę Halechowi, nie? Ale to ja oblegam wszystkie prowincje. Chyba, że Racibórz i Legnica postanowią sobie iść. Nie, wątpię. Już mają 0%. U mnie tak bywało raz. Chociaż komputer to komputer. No. Cholera wie, co on sobie wyznaczy za cel. Boże, co ty? Internet ci siada? Bo cię nie słychać w ogóle. Gadam. Znaczy nie gadałem. W ogóle. Słyszysz mnie, czy nie? Słyszę, słyszę. Bo czuję się niepewnie. Powiem czasami tak, że Wi-Fi postanowi mi się rozłączyć na 5 sekund. No to chyba tak było. A nie, nie było, bo bym słyszał dźwięk taki tytyn, jak to w Windowsie 8 jest. Aha. Jeśli jakiś sprzęt odłączę. Ale... ale Boże, od Zurych mi oddaje prowincję do oblegania. Ale taki szczęśliwy się czuję, mogę umierać. Jeszcze niech tylko Papal State, czy tam ci, co walczą teraz z Modeną, zakończą wojnę. Wiesz, dlaczego on się oddaje prowincję? Bo jestem zajebisty. Jestem youtuberem i chcę fejmu. On nie ma żadnych claimów ani nic takiego, więc oddaję wszystko tobie. Jestem youtuberem, chcę fejmu. Oblężenie Werony skończone. Pym, 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 pym. Pym, 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 pym.
Kurde, brakuje mi 20 relacji z Karbuną, żeby ich zwasalizować. Co ja będę mógł jeszcze zrobić? Mogę wam dać dostęp militarny. O, i polepszyć relacje, dobra. I się uda. Krzychu, wiesz, że... Czekaj, muszę coś powiedzieć kumplowi. Majo skrywa przed nami tajemnicę, kurde. Pewnie o zarobkach z YouTube'a teraz gada. I nie chcę powiedzieć o swoich milionach. Ja na przykład powiem, że ja będę miał operację ciała i zmieniam się i będę złoty teraz. A Majo nie chce tego wyjawić, tak? Znaczy się zahajsy z YouTube'a, to wszystko jest, tak? Każdy to wie. O, król oblega tą prowincję, bo jako pierwszy zaczął oblegać i nadal trzymają. Marsz, Hesja, przemarsz. Mejos, Bizancjum cię bije. Ciekawe, czy zobaczy. Kremona podbita. Odeślę do Ferrari, jeszcze jedna prowincja została i czekam, aż inne państwa, czyli że to Papal State skończy obleganie, bo ja chciałbym Brescię, Weronę i Mantuę, żeby dostali jednocześnie nauczkę. Dobra, jestem. Słyszałeś? Czy nie słyszałeś? Co? Co miałem słyszeć? A to dobrze. Aha. Polska miała wojnę z Halychem, ale wzięła Bels od Wolynki. Zawsze coś. A teraz Serbia bije Mołdawię. Chyba czas wypowiedzieć wojnę. Ten mój król to nigdy tej prowincji nie przejmie. 49 już jest procent, nie przejmie. Okej. Także cyk. Boże, ja chcę, żeby to państwo papiesko skończyło. Papiesko. Papiesko. Państwo papiesko. No, papiesko. Kończyło wojnę. Ile punktów do stabilności mi potrzeba? Będę miał 3 stability. Gdzie to był National 2 luz? O Boże, jeszcze 500 mi potrzeba. Co, Mołdawia ma lepszą technologię wojskową niż ja, the fuck. I dostajesz w dupę. Nie. Za dużo nas, żebyśmy po dupie dostali. Dobra, teraz czekać, aż państwo papieskie skończy wojnę, albo mi Wargol się nabije przez to, że posiadną prowincję. Brescję. Czemu zbite ma minus 2 tego... Warscora? Z kim? Przez bitwy mam minus 2 Warscora, czemu? Nie Kastylia wiem. Przegrała z... Boże, 25 tysięcy wojsk Kastylii przegrało z 12 tysiącami tego... Savoy. Najlepsze państwo na świecie. O, skończyli to wojnę. Mogę w końcu oblegać tą prowincję. Podziel. Podziel jeszcze raz. Kurde, okienka mi wyskakują. Nie wiem, co się stało, ale straciłem 10 relacji z Karwuną. Gifta wyślij. Gifta. No już mam wysłanego gifta. Mam królewski mariaż, mam sojusz, mam gwarancję do nich, mają ode mnie akces militarny i braknie mi 4 relacji, żeby ich zwasalizować. Chyba się potnę. A subsydie? No, w sumie. Give subsidies. Macie, macie coś śmiesznego jak 0,8 Dukata. Albo se ustaw ich rywala jako swojego rywala. Nie mogę. Będę, mogę wybrać tylko ciebie lub Polskę. To mnie. Ale nie jesteś ich rywalem. I co z tego? Będę. Ła. Genoa. Zapomniałem, że masz statki.
uciekajcie, bo... No mogłeś mnie do wojny wziąć i rozwalił tą flotę. Chcesz do wojny? No, ja oni dostaną tam w dupę, zaraz po nich przyjadę tam do Genui. Masz. Akceptuj. Idę po nich. Straciłem jeden taki statek. Okay. Ja się obraziłem na nich, teraz mają przypierdolony. Dawaj, król na króla, doż na doża. Król na króla, doża na doża. Dobra, już zostaję w dupę od San Marino ich oblega. A to dobrze. O Boże. Wow, jestem na wojnie z Pizą. A, bo jestem z tobą w wojnie z Madeną. Zapomniałem. Tak, ile Genua ma jeszcze wojska? Muszę zobaczyć. Na G. Szybko, kurde, to kółko. Palec mi teraz zmiennie. GH. Genua. Zero wojska, to spoko. Polec mi zaraz zmiennie. Mamo, polec mi zmiennie. W ogóle jest taki fajny kanał na YouTubie, nazywa się Tomo News. I tam są takie informacje. I ten takie trochę można powiedzieć, że niepotrzebne życiu, ale jednocześnie fajne. Mm-hmm. I tam było na przykład, że dziewczynę ukąszył wąż w Wenezueli. I jej noga w sumie zwiędła całkowicie. I poszli do szpitala dopiero po ilu oni tam poszli? Po dwóch miesiącach. Nie, po miesiącu chyba. Po ukończeniu węża, po dwóch miesiącach. Znaczy po miesiącu. No, miała szczęście, że przeżyła tyle. Ale jest szansa, znaczy będzie pewnie amputacja jej nogi, ale nie są pewni właśnie, czy przeżyje. Dobra, jadę tam na kafę. O Boże, i Carbona już teraz nie chce się zwasalizować. Zbudowali wojsko. No to wojną. Jak niska Bawaria chce. Wiem, że wojną, ale muszę wywalić królewski mariaż, muszę wywalić sojusz. Dwa stabilności stracę. A to ja wezmę z nimi sojusz. Ósma technologia wojskowa. Ale Genua spierdziela tymi 2000, nie, to chyba Mołdawia spierdzielała. Jak ktoś spierdzielał 2000 wojsk, floty przede mną. O, ty w ogóle przepłynąłeś ich tutaj blokować. Nie blokować, rozwalić. Aha. No, przy okazji blokujesz Mołdawię. A zaraz jeszcze wracam po kolejne 5000, a nie, Azów jest oblegany przez Kijów. Jak będziesz mógł, to serdecznie proszę, a nie, bo ty będziesz full annexion, to nie będziesz mógł. Co będę? Ja ich wasalem robię. A wasalem, to może będziesz mógł zrobić. Kafę mi dać. Będę tam Krym podbijał. Będę mógł. Tylko musisz go podbić. To już ci flotu tutaj zostanę. A się na pół podzielę, by drugi port blokować. Już nie trzeba. A to spoko, to już wracam. Szybko poszło. Masz 100% już z Modeną. No, anektuj. Nie mogę, 101% potrzeba. Poczekaj chwilę, bo jak im autonomia, bo im teraz pewnie autonomia rośnie, czy nie rośnie? Nie, 119, bo jeszcze miałem dwie prowincje zaznaczone. Aha. Najpierw po kolei wezmę pokój. Zobacz, czy możesz San Marino prowincję przekazać. Nie chcę jej przekazywać. W sumie oni dostaną agresywną ekspansję zamiast ciebie, nie? Wtedy, jak weźmiesz dla nich ziemię. Ale na przykład Brescia i Weronek to chcę wziąć na stówę. No bo tam masz kory, nie? No to możesz wziąć po tanio, taniej niż normalnie. Wiem o tym. O, jeszcze statek przejąłem, Genui. Miło. Teraz odpłynę już z nimi do stolicy. Ups. Zbudowałem jeden statek za dużo. O Boże, te straty! No. Dobra, niech przejmą coś od tego Savoyu, bo ja nie chcę brać z nimi clear pista.
Siedzę w krótkim rękawku i spodenkach, dziwię się, czemu mi zimno. Ew. Nie musiałeś się chwalić takimi szczegółami. Muszę, bo mi zimno. Nie, stabilność straciłem. Czekaj, bo 15 okienek wyskoczyło. Jak zwykle. Prestiż, ja tracę. Biorę oczywiście, mój ma być ambitnym dożo. Kolega nazwał się Koza Śnieżna na Steamie. Aha. Zabawne, hehe. Chłe, chłe. Żebym go wyśmiał, tylko nie wiem, który to jest. One, kurde, będzie nim ten mój dożędzie najlepszym generałem. Wiesz czemu? Ma zero w militarii. Lol. Ty chciałeś od Genoły tylko kafę. Dobra. Oczywiście tam Kora nie zrobię pół lata, pół tego. Będę musiał. Pół wieku. Pół wieku, no co najmniej. Dobra. Pół życia. Oddasz kafę, wow. Całą kasę, jeszcze będziesz płacić. Anuluj może z Francją stosunki. Kora sobie możesz zostawić. Gdzieś tam w ludce. Dobra, send. Pyk. Jej! O, mogę dać Kora, kurde! Umiesz? Sięgam. Lol. Kończ tą wojnę z Modeną teraz, bo mam call for peace przez ciebie. A jeszcze walczę z Mołdawią, lol. Co? A, bo ty wziąłeś pokój z Genuą tylko. No. Bo Mołdawię chcę zwasalizować, to potrzebuje ich. Przestań lagować. Zatrzymałem grę. Nie mogę im nic oddać, niestety. Return costy do Montefer. Mogę tak zrobić. Ale kliknij na prowincję i nie możesz im przekazać tego okupacji prowincji. A, to już zobaczę. Chyba nie, czekaj, tu mogę jakoś dać. Kurde, Brescie mogę dać każdemu, a inne prowincje w sumie nikomu. Komu mogę dać? Curychowi to nie. To mogę a Modenę? Dać... Modenę możesz komuś dać? A to jest stolica. No ale jak dasz coś, to potem jak on będzie mieć jedną prowincję obleganą, to sąsiednie możesz mu dawać. Nie mogę. Mogę dać Brescie w sumie każdemu, ale to jest mój ten cel wojny, więc nie dam nikomu. Mogę nawet Legnicę oddać jako pod okupację. To trudno. Czekaj, to wezmę tak jeszcze. To nie wiem, może tego, wypuść Savoy. Nie Savoy, Milan. I weź to, co chcesz wziąć. Nie, bo czekaj, Clear Offer wezmę. Wypuszczenie Milanu kosztuje 100%. Aha. To nic, weź swoje kory. Nie będziesz mi życia układać. Trochę co mi się chce, co mi się będzie podać. Parmę uwolnię. Jeszcze Cremonę sobie wezmę. Będę miał, kurczę, ile mam a tylko 13 Aggressive Expansion. No, najedź na to zobaczysz, ile będzie minus do stosunków z innymi krajami. 29 z Modeną tylko. A zaraz, gdzie ty jesteś? Ja sobie cię poszukam. Ja się pewnie nie przejmę za bardzo tą twoją wojną, bo jesteśmy sojusznikami. Na przykład z sojusznikami mam po minus jeden niektórymi. Ciekawe, jak bardzo się obrazisz. Francja się obrazi na minus 6. Nie wiem, nie mogę cię znaleźć, to leć to. Ty nie jesteś ważny. No, najwidoczniej. No to już chyba wszystko tak, 100% sentiment. Patrz na mój kraj, patrz teraz. Ładnie. A nie, to nie są ziemie cesarstwa. Patrz. Nie, mówisz, przygotuj się na unlawful territory. Podzieliłem ich państwo. Czekaj, mi ta sokienka, bo wyskakiwały. W sumie to tak ich podzieliłeś, że tylko Modenę odseparowałeś. Ale zobacz, Modena była stolicą i teraz stolicę przenieśli. No do Lombardii. Inteligentny komputer. Bo komputer ma zapisane takie zachowanie, że jak jego stolica jest otoczona, to przenosi stolicę gdzie indziej. Ale coś teraz zobaczę jeszcze. Ile mam do... nie, dobra. To... Morale w armii, for defense, abolant, force limits modifier.
A wolę to. Okej, okay, pro... O, produkcja dóbr plus 50%. W jakiejś prowincji chyba. Więc tak, teraz jeszcze podaję. Kory, kor, kor. Hym. Kor, kor, Bresti, Weronie już nie muszę. Autonomię mogę im zdjąć? Nie obrażył się? Ile NRS? W sumie mogę zdjąć to autonomię, nie obrażył się. Dobra. Wojsko porozstawiaj na tych nowych prowincjach. Już właśnie chcę iść tam. Chcę tu złączyć ładnie. Dać jednemu generała chociaż żeby. No, jeden lub drugi, weźcie ktoś, skończcie okupację. Najlepiej ty w Bukowinie, bo ich stolica jest dużo warta. Wiesz czego się najbardziej boję? Że jak w Kafie mi teraz bunt wybuchnie, tam mogę po 5000 tam poprzerzucać tylko. O, a masz 10% unrestu, to zachowaj sobie punkty militarne, żeby... Kogo? Pontian Patriotów obniżać. Żeby ci nie wybuchł, żeby ci bunt nie wybuchł. Na razie mam tylko Mantuan Patriot i to 0%. Szanse na wybuchnięcie. Chyba, żebym poprosił o Krym. Krym jest wasalem Kijowa. No. Będziemy mieli ciekawe wojny, kolego. Aha, to ty chcesz iść dalej na północ odtąd? No. Bo wezmę ja, sobie ja to, też. To dopiero sobie będzie ciekawie. Wezmę sobie tą Anapę od Golden Ord. Później jak nie wiem, Azowu nie przejmie Kijów, to wezmę sobie Azow. I zajmę najpierw ten wschód tutaj, ten Kubań. Wpierw chcę skończyć to, co zacząłem w poprzednim odcinku. Skończyć nawracać Bałkany. Na jedyną prawdziwą wiarę. I po tej wojnie z Mołdawią mnie będzie czekać jakieś 10 lat pokoju. Bo mam już 12 tego agresywnej bully aggressor points. Ze mną w sumie podobnie jest. O, 250 punktów do stabilności. Fajnie. Wiesz w ogóle odcinka jest? 22 minuty. A. Jeszcze chwila. Boże, błagam, skończcie w końcu okupację. Nie. Chila Noa. Jaka nazwa w ogóle. A jeszcze Bizancjum jest w tej wojnie. Dobrze wiedzieć. O, super, mój ten król Chamdorze dostanie plus jeden do administracji. Fajnie. Właśnie tak to powinno być, że w czasie po prostu... 5-5-0, spoko król. Ej, ale tak powinno być, że podczas rozgrywki są opcje, żeby powiększyć królowi i tak dalej te punkty właśnie. No. Na przykład, że doświadczenie. Znaczy jest w tym modzie coś takiego, jak polisę chcę dodasz, nie? To masz Ruler Education, Heir Education i Regency Improvements, tylko... Jak tego używałem, to rzadko się zdarzało, żeby mi podnosiło te punkty od monarchy. Zazwyczaj po prostu mi dawał jakiś modyfikator, że jak monarcha tego, jak mój następca przejmie tron, to będę mieć 10% lepsze taksy albo coś takiego. Nie wiem, czy to się opłaca. O, Genua się w czymś chyba jakiejś wojnie handlowej poddała. Dostałem zarąbiste bonusy. Ha. I teraz mogę mieć 33 tysiące wojsk. O Boże, Wenecja ma 40 punktów tego handlowych. Sama prowincja. Boże, tak? No kliknij sobie w swoją Boże. Prowincję. Trade power 40,2. A spójrz na taksy. No 12 tyle co Genoa. A nie, na taksy, nie na wejść taksy. O. 50. Produkcja 20, ta prowincja bo, mi państwo... Bo ty masz... Co ty masz? Masz glassware, no, szkło produkujesz, ty się dziwisz. Czuję się zajebisty. Brakuje mi dwóch punktów, żeby Karwuna się
zgodziła na wasalizację, w sensie, bo relacje tam... A nie, bo ten teraz w tym modzie dodaje plus 1 do Diplomatic Reputation. No już go mam. Masz? No. Nie, zaoferuj im niepodległość. Co? Niepodległość im zagwarantuj. Gwarantuję, ale to nie dodaje ci żadnego bonusu. Królewski Mariusz daje bonus tego, dyplomatyczna reputacja i jakie mają nastawienie względem siebie. A oni dalej nie skończyli okupacji Chile Noa. Polska się tłucze z Litwą, Finlandią, Nowogrodem, Halychiem i Czernigowem. Spoko. Nie, żebym zamierzał ci pomóc, ale... O, w końcu. Mołdawia. Jeszcze mi daj swoją kasę. Niech mi się ten szybko kor zrobi, że anresty mi spadły. O, pokój wziąłeś z Mołdawią. No. Są moim przydopasem teraz. A więc tak, jako rywala wezmę sobie Węgry. Spoko. Żartowałem, wziąłem Modenę. Nienawidzę ich. Ciekawe dlaczego. No ciekawe. Tak sobie myślę, czy zwiększać teraz liczbę wojsk, czy jeszcze nie, bo mogę mieć... A nie, do 260 mi spadł limit. Kurczę. Niedługo będę sobie próbował San Marino zanektować, tylko nie chcę mieć pojedynczej prowincji, tak? Ja będę musiał papa stać. Ja bym chciał przestać być w trakcie wojny. Już mam 12,5. Ale nie zaatakuję Papal State'a, bo Papal State ma sojusz z Francuzami. Bo ja zobaczę, jak wygląda total wojsko w grze. Urbino ma 1000, wow. O, ktoś ma 0. Mołdawia ma 0 wojsk, Brema ma 0 wojsk, Sycylia ma 0 wojsk. Mink ma 90 tysięcy. Ja widzę Chiny? Ja widzę część Chin. Wow. Wow. Ale Mink ma 90 tysięcy wojsk. Nieźle. Francja ma 53 tysiące. Ty masz 28. Polska się bije z Litwą, czaisz? To niezgodne z historią. Nie podoba mi się ten mod. Nie polecam go w ogóle. Kurwa ma. Głośniej, bo cię nie było słychać. Generał 525. Kto? Gdzie? Mój. Wow. 5 fajera. Po co mu? Nie wiem. Jaką masz tradycję wojskową, że ci taki generał uprawia? 42,5. To mam 49. Ja go wykopałem teraz. 4161. Wykop go. Dobra, 3, 2, 4, coś. Ale fire też się przydaje, bo to wiesz, zawsze w tej jednej fazie gry ty zadasz większy damage, nie? Jak tam z technologią stoimy? Wow, Salzburg, ale zacofany. 969. Aż jest na czerwono. Jesteś 10? 10, 10. 7, 11, 8. Złota Orda, 5, 6, 5. Ale oni są hordą. A Mink jest 7, 7, 8. O, wreszcie mogę armaty robić. Wow. Kurczę, ja tak bardzo chcę mieć to trzecie okienko od tych żarówek. Ideas. Bo dostanę National Trade Income Modifier plus 5%. Ja dostałem
Minus 1 unresta, 20% manpowera i 10% dyscypliny jak na razie. Widzę, że masz kolejną wojnę. No to nie moje. Polska się tłuczy z Litwą. I tak masz ich stolicę. Fuck! Z Litwą, no nie z Halychem. A Kijów ile ma wojsk? Aż sobie zobaczę. Kijów ma wojsk 16 tysięcy i ma 100 manpowera. A limit ich wojsk to 12 tysięcy. Czego my się boimy? Nie wiem. Ja ci samego generała podeślę i on wszystkich tam rozwali. O, tego następcę chcę. 4-4-4. 4-0-2-2. Generał. Nice. Dajcie mi jakiś szok. Jest! O, Krawuna, straciłeś całe swoje wojsko, ale nie chcesz się zmasakrować. Ej, 5-4-2. Generał 5-4-2. Nice. Ja widzę 3-2-4-1. Aha. Spójrz. No. 11 tysiąca. To co, podbijamy świat? No. Patrz, Pomerania Mecklenburg. O, ale to jest cesarstwo, pomoże. No, zniszcz mu armię, Bułgaria. Zniszcz Karwunie armię. Ja ich zwasalizuję. A potem oddam im całą twoją ziemię. No, zniszcz im tę armię. A widziałeś tą nową grę, ten The Order 1800 ileś tam? Widziałem, ale ona jest exclusive na PS4. Ale oglądałeś na YouTubie i tak dalej? Tak. Jak ci się podoba? No spoko, jest takie... Słyszałeś o tym... Jak to się nazywa ta gra? Heavy Rain? No tak. No to coś podobnego, taki no, film. No wiem, to jest zarąbista gra, mi się bardzo podoba. Kuźwa, jak patrzyłem na gry.pl, to od użytkowników dostała ocenę chyba 5-3. No. Średnio, a ja bym dał 10 spokojnie na razie. Jak u Divolta dwa odcinki widziałem na razie. Ile już czasu nagrania? 33 minuty. No to kończymy. Dobra, dzięki za oglądanie, no, ludzie. Do zobaczenia, ja w końcu jestem usatysfakcjonowany. Majos też. Jesteś szczęśliwy po tym odcinku. Tak, jak najbardziej. Dobra, cześć. Cześć.